Witajcie, witajcie kochani. Schodzimy właśnie z miejsca widokowego w Ojcowie. Chciałem nagrać to wideo, bo live'a się nie udało prowadzić na o tyle za słaby zasięg jest. Sekundeczkę, dwa kroki zrobię, aby było bezpiecznie. Wow. No jest ostro, ale dajemy radę. Dajemy radę, kochani, pogoda nam fajnie dopisuje, do spacerowania naprawdę jest idealnie, ale jakie dzisiaj przesłanie chciałem Wam tutaj przede wszystkim przesłać. Witajcie, kochani. Jakie przesłanie dzisiaj? Wykorzystuj na maksa możliwości, jakie nam daje dzisiaj życie. Żyjmy po to, aby jak najwięcej czasu spędzać z rodziną, każdą wolną chwilę. Dlaczego? Dlaczego z rodziną? Bo według mnie rodzina to jest najważniejszy element naszego życia. Dokładnie. Ja mówię, jak widzę moich chłopców, tam gdzieś są z tyłu, o właśnie tam u góry są. No już Adrian dorosły, Sebastian niemalże, już mówię, zbliża się szybkimi krokami. Dlatego z pewnością warto, a nawet trzeba. No jeszcze mówię, nasz najmłodszy tutaj Urbisek. Przylepny. Urbisek, który naprawdę on... Gdzie jest Bartuś? Tu jest Bartuś. To jest po prostu wulkan energii. Wulkan energii, kochani. Zawsze zrobi drugie tyle więcej kilometrów niż my. Drugie tyle to mało powiedziane. On potrafi zrobić o wiele więcej niż drugie tyle. 3-4 razy tyle co my, bo on przebiegnie tu, tam. Jest go pełno wszędzie, ale to jest całkiem normalne. I całe szczęście, dzięki Bogu. No właśnie. Kochani, także przede wszystkim starajmy się jak najwięcej czasu poświęcać tej swojej rodzinie. Proszę cię bardzo, młody. Już Bartek dzisiaj został okrzyknięty małym wampirem. Słuchajcie, później wrzucę fotkę w ogóle na Facebooku, gdzie właśnie zrobiłem mu też fotkę. Bartek, pokaż, jak wygląda mały wampir. Pokaż, dlaczego zostałeś okrzyknięty małym wampirem. A pokaż, co tu pisze na butelce. To jest ważne. Tak trzymał właśnie butelkę, jak pił. Pokaż jeszcze raz, jak wygląda mały wampir. Odsysacz krwi, tak? A jaka to jest krew? Co to jest w tej butelce? Chlorofil. Chlorofil, czyli energia słoneczna, tak? Tak. Energia słoneczna. I co ten chlorofil powoduje w ogóle? Że mam więcej energii. Masz więcej energii, dlatego możesz więcej biegać, tak? Tylko nie po tym błocie. Troszkę ominiemy tutaj błotko. Kochani, tak jak mówię, pogoda wspaniała. Mówię nawet świetnie, że nie ma takiego mocnego słoneczka, bo można spacerować bez żadnego, można powiedzieć, zmęczenia. Nieraz słoneczko właśnie powoduje, że się męczymy szybciej. Dzisiaj naprawdę można spacerować, przeszliśmy już sporo kilometrów. Cel był taki, żeby jechać do Pieskowej Skały. Ogólnie mandacik jeden. mandacik, za, oczywiście za wjazd w strefę Ojcowskiego Parku Narodowego. Więc dzisiaj nie obyło się bez przygód. Kochani, dobra, nie będę dzisiaj Was męczył mocno, ale tak jak mówię, poświęcajcie jak najwięcej czasu swoim rodzinom i nieraz niewiele trzeba, żeby być gdzieś w pięknym miejscu. Słuchajcie, byłem niegdyś za dzieciaka w Ojcowie. Dzisiaj dopiero dostrzegam piękno tych okolic, kiedy właśnie człowiek patrzy takim okiem innych. Pozdrawiam Was serdecznie, do zobaczenia już jutro, hej.